Siemanko widzu, witam cię bardzo serdecznie w pierwszym odcinku poradnikowym. Stwierdziłem, że jestem już na tyle kompetentny, aby móc nagrać taki odcinek. Dzisiejszy odcinek będzie miał tematykę medów, medykamentów Escape from Tarkov. Nie mylić z injektorami, bo na injektory planuję zrobić osobny odcinek. Po to, żeby wam jakby nie zasypywać informacjami, bo jednak tych injektorów też jest trochę i one mają inne zastosowanie, więc co do injektorów to przejdziemy w następnym odcinku. Ba, wróćmy jeszcze na chwilę, bo chciałbym cię zaprosić, jeżeli masz czas i tak dalej, to zapraszam cię bardzo serdecznie na mój stream, moje streamy, które są w poniedziałki, środy, piątki i weekendy od godziny 18 najczęściej, bądź w godzinach porannych, czyli 8 rano. Link w opisie, Twitch polski Hitman, także bardzo serdecznie cię zapraszam. A my co? Przechodzimy już do głównej części odcinka, czyli do medykamentów. Dobrze, jesteśmy już jakby w głównym panelu. Przepraszam was za nieporządek, ale no niestety nie jest to już początek wipe'a, żebym ja miał czyściutko, ładnie, piękniutko, tylko jest to już powiedzmy tak w sumie po środku jest wipe'a, więc nie ma się co dziwić, ale przejdźmy do rzeczy. Mamy wiele rodzajów medykamentów, które jakby zapewniają nam to samo, tylko mają na przykład większą liczbę użyć, albo krótszy czas użycia, albo więcej HP dają po użyciu i tak dalej, i tak dalej. Skupmy się, bo mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć rzeczy, które mogą nam uratować życie, a jeżeli którejś zabraknie, no to niestety możemy się przekręcić, więc mamy ibuprofen, który jakby pomaga nam uśmierzyć ból bądź zastopować krzyczenie, jeżeli nam się coś stanie, i przede wszystkim zwiększa nam głównie uśmierza ból i zabiera nawodnienie, tak? I jeżeli właśnie dostaniemy paina, czyli ból, czy coś w ten deseń, to warto jest sobie to użyć. Taka ciekawostka, jeżeli wbijecie metabolizm na lite level, czyli na najwyższy level, tam jest chyba 52 level, to wtedy dehydracja bądź brak energii nie zabiera wam, brak wody bądź brak energii, czyli jak wam się to wyzeruje bądź energia wam się wyzeruje, nie zabiera wam HP, bo jeżeli nie macie tego wbitego na elitę, to zabiera wam HP, tracicie HP przez to, że nie macie wody bądź nie macie energii. A jeżeli wbijecie na elitę, to nie dzieje wam się to, ale śnieży wam ekran. Jak macie, i tak macie efekty dehydracji bądź braku energii, musicie pamiętać, że tabletki uśmierzają wam ból i ból najczęściej dostajecie, kiedy ktoś do was strzeli. A efekt bólu jest dosyć jakby ciężki w strzelaniu po prostu. Jeżeli macie efekt bólu, to ciężko wam się strzela, dlatego warto te tabletki mieć przy sobie, bo jeżeli dostaniecie od kogoś strzała, to chowacie się gdzieś za osłoną i walicie tą tabletkę, żeby móc się w ogóle z nim strzelać, żeby móc się w ogóle z nim bronić. Owszem, są jakieś tam trickshoty i tak dalej, kiedy gościu do gościa strzela, on ma ból i po prostu strzela mu jedną pestkę i go zabija. Ale nie jesteście Rambo, tak? Mu się po prostu to udało raz na, nie wiem, wypieprzył się 50 razy, ale raz mu się udało zrobić takie coś, więc wy macie być safe. Po to są medykamenty, pamiętajcie, żeby je używać, bo one leżeć nie powinny, tyle wam powiem. Zwłaszcza w Escape from Tarkov. Więc macie ibuprofen, albo macie analgin, one leczą wam ból, uśmierzają wam ból. To się używa 5 sekund, nawodnienie 17. Analgin 3 sekundy, nawodnienie 19. Ale musicie pamiętać, że macie różnicę w użyciach, prawda? Co do bandaży. Mamy dwa rodzaje, bo ogólnie chodzi o to, że macie ostatnio, jakieś dwa wipe temu, czy wipe temu do Tarkova weszło takie coś jak głębokie krwawienie. Kiedyś to było po prostu jeden bandaż, miałeś albo ten i to było tyle. Teraz dodali jeszcze głębokie krwawienie i macie jeszcze dodatkowe zestawy medykamentów przez to. Czyli macie bandaż zwykły do lekkiego krwawienia i ten ma dwa użycia. 2 sekundy się używa i ten ma jedno użycie i też 2 sekundy się używa, więc tutaj automatycznie to też ja powiem o tym na końcu, co najlepiej wziąć na rajda, ale powiem wam też tutaj, że no wiadomo, że na logikę lepiej wziąć jedną slotówkę, która ma dwa użycia, niż jedną slotówkę, która ma jedno użycie, prawda? Bo nikt nie powiedział, że tylko jedna osoba do was strzeli tylko raz na rajdzie. Potem mamy kalok,
To jest właśnie do głębokich krwawień, ciężkie krwawienia tak zwane, który się używa 3 sekundy, ma 3 użycia. Esmart, który się używa 5 sekund, ma 1 użycie. I opaska hemostatyczna, tak zwana staza, która też się używa 3 sekundy i ma 1 użycie. I będąc szczerym, no wiadomo, że na logikę Kaloka weźmiecie, a nie te dwa inne. Mamy w grze też takie coś jak złamania kończyn po upadku z wysokości, bądź po tym jak kula wam przestawiła rękę. I tak samo mamy szynę, mamy alusplinta tak zwanego, czyli szynę aluminiową. Ja ogólnie tak od siebie dodam tylko, że warto by było, jeżeli jesteś nowym graczem, to nie graj na polskiej wersji językowej, tylko graj na angielskiej, tak samo do starych mówię. Ze względu na to, że po prostu ta gra długo nie była w polskiej wersji językowej i większość osób, które już dłużej grają w tą grę, które mogą wam ewentualnie pomóc, coś dopowiedzieć, czy tak samo fora i tak dalej, raczej będą używały angielskich zwrotów, bo po prostu się już tego nauczyły, tak? Dla mnie to nie jest, nie wiem, szyna, tylko to jest splint i alusplint, nie wiem, salewa, no tu akurat jest proste, no to już zależy jak tam wolicie akurat. Ale polecałbym używać angielskich nazw, bo jak ktoś wam będzie chciał coś najczęściej wytłumaczyć, to on nie będzie rozumiał po polsku, tylko będzie do was mówił po angielsku. I mamy Surwa 12, to jest tak zwane, to są medykamenty na czarne kończyny. I czarne kończyny macie wtedy, kiedy już HP, zielony pasek wam spadnie i kończyna zostaje czarna, jest uszkodzona i wtedy musicie użyć albo Surwa 12, albo CMS-a. Surwa 12 leczy wam jeszcze złamania, od razu nastawia i ma czas użycia 20 sekund i ma więcej punktów życia wam dodaje, a CMS czas użycia ma krótszy i nie leczy wam złamań, także to już zależy jak wolicie to używać, to tak używajcie. No i salewa, gryzli, apteczka, afak, serek tak zwany, i2 i ifak, to już są medy do odleczania tych zielonych pasków HP. I teraz tak, taki zestaw, który ja na przykład biorę, to jest tak: CMS, alusplint, kalok, bandaż i analgin. No i oczywiście ja biorę afaka, bo najlepiej wziąć afaka, bo zajmuje jeden slot, ale wiadomo, że te wszystkie inne też zdadzą. Tylko takich serków musicie na przykład wziąć 4, żebyście mieli 400, prawda? To już zależy jak tam wolicie. Każdy ma po 100 i powiem wam tak, jest jeszcze sposób gry taki na dwie salewy. Nie bierzecie wszystkiego tego, co tu jest po prawo, tylko bierzecie dwie salewy. I wtedy nawet jak, bo te medykamenty wam też leczą krwawienie. Teraz się trzeba zastanowić, jaki styl gry wolicie. No ja wolę grać z bandażami i tak dalej, jedni wolą grać z salewami, bo po prostu jak macie krwawienie, czy to głębokie, czy to lekkie, jak zauważycie, jeżeli chcecie sobie zatrzymać lekkie krwawienie, to wam zabierze z tych 400, zabierze wam 45 HP, czyli z 400 zabierze wam 45, a jak ciężkie, to zabierze wam 175. I po to gracie na dwóch, że na przykład jedna salewa służy jako taki pudełko na bandaże, no nie? To jest tylko do bandażowania się, a to drugie jest do HP. To już jak wolicie. To wszystko zależy od tego, jak tam, jakie są wasze predyspozycje do tego i w ogóle. Tak, z grubsza. No i teraz taka jakby podstawowy jakby schemat leczenia się to jest tak. Jak macie czarną kończynę, najpierw czarną kończynę leczycie, potem ją wyleczacie salewą, tak? Jeżeli macie czarną kończynę. Jeżeli kończyna wam krwawi, jeżeli macie gdzieś krwawienie, to zawsze najpierw krwawienie, żeby wam po prostu nie zabrało z apteczki HP, które możecie wykorzystać na zielone HP. Chodzi o to. O to chodzi. Czyli najpierw złamanie, nie, najpierw krwawienie, potem złamanie, potem HP. Najpierw czarna, potem HP. Rozumiecie? Taka zasada działania. Mam nadzieję, że to, co wam tutaj przedstawiłem, jest na tyle zrozumiałe, że zrozumiecie. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, bądź chcecie się jeszcze czegoś dopytać, wiadomo, w komentarzach polecam. Na dzisiaj to tyle. Kolejny odcinek będzie z injektorów, czyli walenia w żylsko. Jeszcze zapomniał. Zapraszam na kanał Polski Hitman na Twitchu. Streamy w miarę często, poniedziałek, środa, piątek i weekend. Oczywiście Starkowa, nieraz są też inne gry. Mam nadzieję, że wpadniesz. Link w opisie. Trzymaj się, na razie, cześć.